Centrum Skłosza Redeko. www.redeko.pl. Paweł Żelem zostanie odwołany z funkcji prezesa po niespełna 3 latach pracy. Przypomnijmy, jego głównym zadaniem było wyprowadzenie klubu na prostą pod kątem finansowym. Długi udało się spłacić, ale największy zarzut dotyczący Żelema to brak sponsorów i kibiców na trybunach. To nie jedyna zmiana w Śląsku. Rada nadzorcza klubu jest już 3-osobowa. Po rezygnacji z funkcji przedstawicieli wrocławskiego konsorcjum sportowego Stanisława Hanna, Rafała Holanowskiego i Marka Nowary walne zgromadzenie podjęło decyzję o powołaniu na funkcję członka rady mecenasa Jacka Masiotę. To postać dobrze znana we Wrocławiu. Związany z Lechem Poznań prawnik reprezentował miasto podczas planowanej fuzji z Groklinem Grodzisk Wielkopolski. Pomagał także w zakończeniu współpracy z Zygmuntem Solorzem. Teraz, jak dowiedział się portal Sportgame, ma być odpowiedzialny m.in. za sprzedaż klubu nowemu właścicielowi. W Radzie Nadzorczej pozostali przewodniczący Włodzimierz Patalas i Aleksander Hojło. Paweł Żelem będzie pełniącym obowiązki prezesa klubu do czasu wyboru nowego szefa spółki. Niewykluczone jednak, że później pozostanie w zarządzie, który nie będzie już tylko jednoosobowy. Nowe Centrum Skłosza Redeko. www.redeko.pl